Dzień dobry. Na pewno wielkim wyzwaniem dla artystów, dla portrecistów jest ukazanie w portrecie cechy dominującej. Tej cechy charakteru, która wyróżniałaby portretowaną osobę. Ale jak ukazać zbereźność? Jak w portrecie ukazać niegodność? Jak ukazać przetecznika? Jak ukazać gwałciciela? Mowa oczywiście o Władysławie Laskonogim. Władysław urodził się gdzieś w latach 60. Nie wiemy dokładnie kiedy, w XII wieku. Był synem Mieszka III, zwanego Starym, mądry. No ale mądrości po ojcu niestety nie odziedziczył. Był to dziwak nad dziwaki. Po raz pierwszy dopadł tronu w 1202 roku. Szybko go przepędzono. Musiał czekać wiele, wiele lat na powtórną szansę. Doczekał się. Kiedy zamordowano Leszka Białego, wstąpił ponownie na tron. To było w roku 1228. Przedziwne były dzieje tego władcy. Właściwie tak jakby się zastanowić, to całe dorosłe życie skupił na jednym. Na dręczeniu swojego bratanka Odonica, zwanego Plewaczem. No, walczyli o wszystko. Wyrywali sobie miejscowości, zamki, grody. Walczyli o Wielkopolskę. No, nienawiść była pełna. Bardzo dziwny przydomek. Laskonogi. Skąd to się wzięło? Wyjaśnia to kronika wielkopolska. Sporo lat, 150 lat po śmierci naszego bohatera. I ów kronikarz napisał, być może była to prawda, że przydomek ów tyczył nóg. Taki cieniutki szczudełek, bardzo długich i bardzo cienkich. Tym się podobno wyróżniał Władysław. Władysław wyróżniał się jeszcze paroma dziwactwa. Na przykład no, wierzył w magię. Wierzył we wróżby. Był czas, kiedy Lubusz został oblężony przez wojska niemieckie i z odsieczą miał mu ruszyć kto? No właśnie Władysław. Władysław zebrał drużynę i ruszył. Nie spieszyli się zbytnio przed wojskiem. Szła czarownica, wróżka, która czerpakiem rozpryskiwała wodę. Przypadkowy oszczep sprawił, że biedna kobieta zginęła. Wojsko wpadło w panikę. Władysław również. Rozpieszli się, a Lubuszanie nie doczekali się odsieczy. Wielkim nieszczęściem było to, gdy widział przed sobą Władysław mnicha. Jeszcze większym, gdy zobaczył świnie, a już pełną tragedią, kiedy na jego drodze miał stanąć Odyniec. Dziwna postać, jakoś znowuż nie udało się ani Leserowi, ani Pilatiemu, jakoś tak nieprzekonywująco. Wydobyli cechy owego księcia. Natomiast mistrzostwem wykazał się Jan Matejko. Podobnym mistrzostwem Waldemar Świeży. Ukazali człowieka niegodnego, takiego bez charakteru, bezsensownie postępującego, bezmyślnego. Na pewno w obydwu przypadkach nie jest to absolutnie twarz władcy.
Masz kogoś, kogo byśmy szanowali. Kogoś, kto mógł być okryty chwałą. Ktoś by powiedział, jakie życie, taka śmierć. Otóż prawie 70-letni, więc już na tamte standardy średniowieczne, starzec Władysław został ogarnięty rządzami, chusiami. Postanowił zgwałcić dziewczynę, młodą, 17-letnią Teutonkę. Ruszył za nią, zaczął ją gonić. W końcu ją dopadł. Ale dziewczyna chwyciła za nóż i zadźgała księcia. Pewnie przypłaciła to życie. I tutaj paradoks. Ta śmierć niegodna, haniebna, taka komiczna w tym swojej wymowie, spowodowała, że Władysław stał się sławny na całą Europę. Ale pewnie nie o takiej sławie marzył za życia. Dziękuję bardzo.